850 nowych przypadków koronawirusa na Śląsku i choć to 5 razy mniej niż rok temu o tej porze, to sytuacja wcale nie jest dobra. Kolejne szpitale otwierają oddziały covidowe, bo pacjentów z dnia na dzień przybywa. Województwo przygotowuje bazę łóżek dla pacjentów. Do 22 listopada w województwie śląskim na pewno będzie zabezpieczone ponad 1800 łóżek na wszystkich poziomach. Do tego dochodzi szpital tymczasowy w Pyrzowicach. Zakładamy, że jeżeli dynamika będzie przekraczała nasze modelowanie, no to nie wykluczamy, że trzeba będzie elastycznie działać i elastycznie zwiększać ten potencjał łóżek. Dziś eksperci powtarzają, nadal nie jest za późno na zaszczepienie się, a na dowód skuteczności szczepionki podają dane. 90 kilka procent pensjonariuszy domów pomocy społecznej i tych zorganizowanych form pobytu zostało zaszczepionych. I widzimy ponad wszelką wątpliwość, że nawet te osoby, bo oczywiście też chorują, ale w znikomym procencie, zaszczepione dwoma dawkami, przebiegają w sposób łagodny i nie było przypadku hospitalizacji ciężkiego przebiegu właśnie w tej grupie osób. Nad przestrzeganiem obostrzeń czuwa policja, która od dłuższego czasu kontroluje m.in. obiekty wielkopowierzchniowe czy pojazdy komunikacji miejskiej. Tylko od początku listopada funkcjonariusze ujawnili 8 tysięcy wykroczeń. Proporcjonalnie połowa to pouczenia, tam gdzie ludzie za chwilę stosowali się do pouczeń i te maseczki zakładali, bo to w tym względzie przede wszystkim. Natomiast połowa to mniej więcej nałożona grzywna w drodze mandatu karnego. Tylko dziś w całym kraju odnotowano ponad 13 600 nowych przypadków koronawirusa. Ogromne kolejki przed oddziałem Narodowego Banku Polskiego w Katowicach. Powód? Wszyscy chcą kupić banknot kolekcjonerski i monetę okolicznościową z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego. Żeby dostać się do środka, trzeba było zapisać się do kolejki kilka dni wcześniej lub przyjść wcześniej rano. Od godziny 5:00. Długo. Rano, tak, od godziny 5:00. Pan czekam. Po monetę czy po banknot? Po banknot. Bo dziś kupić można było dwa numizmaty. Banknot o nominale 20 zł w cenie 100 zł, a także złotą monetę w cenie 9,5 tysiąca zł. Na banknocie oprócz wizerunku prezydenta Lecha Kaczyńskiego znajduje się jeszcze Order Orła Białego oraz Pałac Prezydencki w Warszawie. Jest także logo Solidarności i widok na cmentarz w Katyniu. Wśród kupujących byli dziś zarówno kolekcjonerzy, jak i osoby, które chcą mieć banknot ze względu na wizerunek byłego prezydenta. Ja jestem kolekcjonerem, to tylko dla kolekcji, no coś fajnego. No jak mam już kontynuację tych banknotów kolekcjonerskich, no to muszę mieć i tego. No to niestety jestem z Częstochowy, a u nas takiego banku nie ma emisyjnego i trzeba tu przyjeżdżać. Zbieram już od 40 lat banknoty i monety. Co jest takiego ciekawego w tym hobby? Ciężko to określić. No mnie wszystko interesuje. Ilość, nakład, wygląd, wszystko, no po prostu wszystko. No jak każdy Polak chciałby mieć z naszym byłym prezydentem. Czyli bardziej pod kątem postaci, nie kolekcjonersko. Tak jest. Kolejka, która dziś ustawiła się przed katowickim oddziałem NBP, jest jedną z największych w historii. Podobna była podczas emisji monety Sokół Wędrowny w 2008 roku. Muszę powiedzieć, że od jakiegoś czasu widzimy większe zainteresowanie banknotami i monetami. No może banknotami rzadziej, dlatego że one są tylko raz w roku, ale monety cieszą się dużą popularnością. Sporo osób w dniu emisji monet jest u nas przed naszym bankiem, czeka. Niekiedy od wczesnych godzin porannych czekają. Nakład banknotu kolekcjonerskiego z Lechem Kaczyńskim to 80 tysięcy sztuk. Monety 1,5 tysiąca sztuk. Przedsiębiorcy ze Śląska otrzymali dofinansowanie w ramach konkursu, który miał ich wesprzeć w czasie pandemii. Dziś przekonywali, że takie wsparcie pomoże im w kontynuacji rozpoczętych już projektów. Prawie 2,5 miliona złotych trafiło do firmy, która tworzy aplikacje wspierające leczenie depresji. No, byłem zaskoczony, dlatego że to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 lat, trochę zahamowało moje jakby projekty wszystkie i ten pomysł właśnie jest sprzed pandemii, więc jakby myślałem, że się to wszystko rozsypie i okazało się, że dostałem telefon i Fundacja Marz mnie dostała właśnie dofinansowanie do tego projektu.
O dofinansowanie ubiegała się również firma z Gliwic, która buduje innowacyjny rejestrator integracji sieci automatyki. Stanęliśmy przed już takim progiem, którego nie mogliśmy przeskoczyć, czyli inwestycje, które z bieżących środków już ciężko byłoby pokryć. Także tutaj szukaliśmy możliwości dofinansowania. No, akurat jako małe przedsiębiorstwo wpisywaliśmy się tutaj w zakres tego projektu. Jeszcze wiosną nie było wiadomo, jak firmy poradzą sobie z pandemią. Kończyły się tarcze rządowe oraz wsparcie udzielone przez samorząd województwa. Nas wyróżniało na tle całej Polski, że właśnie poszliśmy nie w kierunku tylko płynnościowym przedsiębiorców, ale również rozwojowym, czyli inwestycje w przedsiębiorstwa. No i dzisiaj nasza gospodarka po tym półtorej roku jest jednak w zupełnie innym, dużo lepszym stanie, dużo lepszej kondycji niż mogliśmy się spodziewać na początku pandemii. Śląscy przedsiębiorcy mogą również szukać pomocy w specjalnie stworzonym Centrum Wsparcia Małego i Średniego Przedsiębiorcy, który powołała do życia Regionalna Izba Gospodarcza. Jest takie miejsce, w którym przedsiębiorcy są w stanie uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, a nie są odsyłani od urzędu do urzędu. Więc no, tych rzeczy, które jako Izba jakby zostaliśmy zmuszeni, ale i wykreowaliśmy, było dosyć sporo. No i tutaj kłania się dosyć dobra statystyka, która dzięki pomocy tutaj u nas na Śląsku to było kilka tysięcy firm. Regionalna Izba Gospodarcza w planach ma stworzenie 16 takich punktów we wszystkich województwach w Polsce. Punkty takie miałyby pomagać przedsiębiorcom nie tylko podczas trwania pandemii. Kolejna smutna barburka. Wiadomo już, że 4 grudnia hucznych imprez nie będzie. Kolejny rok górnicy będą musieli zadowolić się tylko uroczystą mszą i złożeniem kwiatów. Wielkich wydarzeń nie zaplanowano. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i reżim sanitarny obowiązujący podczas pandemii i w odniesieniu do zaleceń sztabu kryzysowego, zarząd spółki już 4 listopada podjął decyzję o tym, że nie odbędą się tegoroczne uroczystości barburkowe. Dyrektorzy kopalni zostali zobowiązani do odwołania barburek. Nie będzie też w Jastrzębskiej Spółce Węglowej świętowania okrągłej, bo 50. rocznicy istnienia kopalni Borynia. Największe w województwie obchody miała organizować największa spółka, Polska Grupa Górnicza. Jednak z tego również nic nie wyjdzie. Nie będzie żadnych hucznych uroczystości jak w tym roku barburkowych. Przewodniczący Związku na Kopalni Starszych Bujek też już podjąłem taką decyzję, że no, w tym roku nie będzie tej tradycyjnej karczmy piwnej, która jest związana ściśle z barburką. Podobnie zresztą jak w zeszłym roku. Choć górnicy są jedną z najbardziej zaszczepionych grup zawodowych, to akademie oraz gwarki czy karczmy piwne się nie odbędą. Górnikom pozostaje jedynie indywidualne uczczenie tego święta za barburkowy dodatek. Tak pracuje prawdziwy już międzynarodowy mistrz. Kolejne wyróżnienia trafiły do barbera z Rudy Śląskiej. Lucjan z Włoch wrócił szczęśliwy, ale teraz musi nadrabiać kilkudniową nieobecność w salonie, więc klientów ma cały czas. W salonie stoją też tacy modele. Lucjan jest twórcą nowej kategorii, w której rywalizowali ze sobą specjaliści od męskiego strzyżenia. 20 minut trzeba pokazać jak najwięcej siebie, jak najwięcej artyzmu, jak najwięcej swojej wyobraźni. On i fryzjerzy przez niego szkoleni wrócili z World Barber Champion z wieloma nagrodami. Kierowana przez niego kadra narodowa fryzjerów została najlepszą drużyną świata, a jej członkowie zdobyli tytuły mistrzów. Jak sam mistrz przyznaje, ostatnie sukcesy to zwieńczenie 6 lat ciężkiej pracy. Mistrzostwa Polski, potem była kadra Polski, bo też byłem jako zawodnik, teraz jestem jako trener i jakby to powiedzieć, to się stało takim moim sposobem na życie. Mimo wielkich sukcesów Lucjan nie zapomina o korzeniach, wraca chętnie do swoich klientów i klientek. Pasja przenosi się z pokolenia na pokolenie, rośnie jego następca. Mam syna, który też chce, już mówi, tato, chcę być takie jak ty, to jest dla mnie najważniejsze. Pomoc w końcu się przyda, bo klientów jest jeszcze więcej. W tym roku do Lucjana nie da się już zapisać, ale obiecuję, że z Rudy Śląskiej nie wyjedzie.
Już w najbliższy piątek rusza 9. edycja Międzynarodowych Dni Henryka Mikołaja Góreckiego. Koncerty dedykowane muzykowi odbywać się będą w Filharmonii Śląskiej. Tegoroczne dni zainauguruje koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii. Na tym festiwalu prezentujemy zarówno jego dzieła, przybliżamy je publiczności, też często te zupełnie gdzieś zapomniane, nieznane, my je staramy się przywrócić estradzie. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Genesis. W tym roku odwołujemy się do powstania szkół narodowych. W związku z tym, idąc tym tropem, zabrzmią wspaniałe dzieła symfoniczne XIX i XX wieku. W programie zaplanowane są dwie kompozycje z prawykonaniem dzieła Mikołaja Piotra Góreckiego, a także utwór Jerzego Kornowicza oraz największe dzieło Piotra Czajkowskiego. Orkiestra czuje się oczywiście zaszczycona i czuje się, moim zdaniem, grając te utwory już jak u siebie w domu, ponieważ ta orkiestra, ze względu na naszego patrona, mi się wydaje, że najwięcej w Polsce wykonuje muzykę bezpośrednio Góreckiego, więc nawet jeśli chodzi o dzieła jego syna, to nie mamy, powiem tak, trudności z odczytaniem intencji kompozytora, bo mówiąc wprost, orkiestra się na tym zna. I myślę, że wykonuje to najlepiej. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Dni Henryka Mikołaja Góreckiego potrwa do 4 grudnia.